To cześć wszystkim z tej strony Urgot i Neni. Dzięki. Wyprzedziłem cię, bo zawsze jest taka niezręczna przerwa. Dobra, i mamy dla was kolejny fan mail. Tym razem mamy dwie większe paczki i troszkę mniej listów, dlatego mam nadzieję, że się szybciej z tym uwiniemy, bo ostatnio to było trochę długo. Tak. Przypominam, że adres do wysyłki jest w opisie, macie tam ładny adresik. Aczkolwiek, zaczynamy od paczek czy od listów? Listy. Listy? No dobra, tak. To pierwszy z brzegu, czyń honory. Dobra, pierwszy liścik. Okej. Okay. Witajcie doktorzy, w moim liście jest art dla Nelly. Przepraszam Urgocie, twój czemp jest nie na moje siły w rysowaniu i przepraszam Nelly, że to nie twój ulubiony skin. Donate około 1 zł, 5 koron czeskich. Jest też pusta kartka, na której możecie złożyć swoje autografy. Proszę też o dodanie mnie w LOLu. Nikto... Waflo, no nieważne. Mam też pytanie, czy kiedykolwiek oglądaliście anime? Pozdrawiam, Jakub, tak? Jakub. Tak. To jest od Jakuba z Białej Podlaskiej. Dzięki wielkie. Czy oglądaliśmy kiedyś anime? Ja w gimnazjum, ale to tylko w gimnazjum. Ja oglądałam jedno anime, kilka dni obejrzałam całe i podobało mi się, ale... Nie, więc teraz, nie obejrzała. Teraz jak widzę ten styl, to mnie troszkę jednak odrzuca. Nie, ja wolę po prostu... Wolę dobre seriale na Netflixie niż oglądać jakieś taki, anime. No, mimo, rozumiem, okej, okay, anime wiemy, że może być mroczne, może być ten, ale jednak z aktorami się lepiej ogląda, tak. Bo jednak anime ma taki swój specyficzny styl, którego nie każdemu się musi podobać. Doktor Nelly, ale ładnie. Dla Nelly. Wiedziałam, że to jest stylu animu. Ej, ale fajna. Ale ona stoi do środka. Właśnie, ona ma te stopy takie krzywo. I ma głowę jak poros. Ej, fajna jest. Fajna. Na pewno powiesimy tam z tyłu. Dobra, będzie zdjęcie, tak? No, będzie zdjęcie, ładne. I coś tam chyba donajcik jeszcze był. To dla ciebie, proszę bardzo. O Boże, PaySafe Card 100% legit, no scam. Zobaczmy z jakiego dnia. 22 czerwca, jestem prawie pewien, że tamtego dnia na opening był kupowany z taką intencją. A tutaj? 16 czerwca, nawet nie będę sprawdzał. To jest już, kurczę, mem. To się nastało memem naszej serii, wysyłanie nam fejkowych PaySafe Cardów. Dobra, tu mamy pieniążki. Daj skarbonkę. Dobra. Jak się uzbiera tak do pełna, to wtedy dopiero zliczymy i coś z tym zrobimy. Dobra, dzięki bardzo. Dobra, następne. I następny, tym razem ja się nim zajmę. Oj, wziąłem niechcący dwa. Ten jest od Wiktora z Gerwolina. Dobra, list. Cześć, mam na imię Wiktor, to mój pierwszy fanmail, w którym znajdują się fanarty po jednym dla Nelly i Urgota i jeden dla was oboje. Wysyłam też pocztówkę dla Nelly, gdyż ona je zbiera i zostawiam też pustą kartkę na wasze autografy, na które liczę. Mój nick w LOLu to OK, dodamy cię i chciałbym, byście mnie dodali i może zagrali ze mną grę. Co? Podobają mi się najbardziej te zęby. Pokaż. To jest nasz wspólny. Moją zmorą w rysunkach ludzi zawsze był nos. Zawsze wychodziła jak jakaś zmutowana stopa. I to autentycznie wygląda jak stopa. Tak. Ej, a to? Co ja miałam na tej sukience? Palmy. No. A to wygląda jak takie drzewka. Dobra. Dzięki to jest bardzo. Dla ciebie luks. O! Przepraszam. Ale to mi na luks mówi wszystko. I mój dla mnie jean. W samo południe, ten, którego mam na streamie w tle. O, fajnie. Bardzo ładny. Dobra, tam się będzie ładnie pokazywać. Jest dla ciebie pocztóweczka jeszcze. Kołobrzeg. Ojej. Ale chciała pojechać. Proszę bardzo, od Weroniki. Dobra. Jakiś tego ładny fanart. Dobra, już zobaczyłam tego fanarta, szkoda. Witajcie doktorzy, mam dla was kolejnego fanarta. O, czyli Weronika już była. Weronika to chyba... To od Blitzcranka wcześniejszego, mi się zdaje. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, tak jak poprzedni Blitzcrank. No. Dziękuję za dodanie mnie. Pozdrawiam, Weronika. PS, rysuję dla was już następne fanarty. O kurde, miło. Jaka fajna. Ale super. 25. Trzy dni temu. No. Ale ładny fanart. Kurczę, teraz ogólnie będziemy musieli robić selekcję co do tej ściany. Nie będą wszystkie. Ale wszystkie zatrzymujemy, ale także... wszystkie będą w pudełku takim pełnym. Tak, będziemy mieli takie pudełeczko. Dobra,
Kolejny liścik, ale poobklejany ze wszystkich stron. Jest! Mamy nawet znaczek pocztowy z świętym bratem Albertem. Ale dobrze. Dobra, od Karola z Bydgoszczy. O, jest jednak. Dobra, jest liścik. Cześć, nazywam się Karol, to mój pierwszy list. Worki wysyłam, żebyście mogli pozbierać kubkę Plulu. Proszę odesłać autografy na pustej kartce obok. Kiedy zamieszkaliście ze sobą i czemu? Dużo zdrówka. Zamieszkaliśmy ze sobą na jakoś... zaraz po PGA. Nie, po Pyrkonie. Zaraz po Pyrkonie. No. Po prostu, no taniej wychodzi takie życie i Nelly się to trochę obraziła na Śląsk, bo w sumie to jest taka dziurka. Taka... Tam jest coś dziurka. Po prostu nie podobało mi się tam, gdzie mieszkałam. Chciałam się stamtąd gdziekolwiek wynieść. Dobra, mamy woreczki na kupy dla Lulu i coś tutaj jeszcze... Donajcie w środku, jakiś się zawieruszył. Jest! Dokopaliśmy się. Złoty 20, będzie idealnie na Grześka. A, to jest w sumie skarbonka. Kurczę, przydatna rzecz, taka skarboneczka jednak na fanmaila. Wcześniej do woreczka wrzucaliśmy. Dobra. I co my tutaj dalej mamy? Batony! Boy! Nie batony! Odróżniaj rzecz wafle od batonu. Ja chcę tego... z czekoladowego, a tę rzeczy. Dobra. Jeszcze kolejny donate, o mój Boże. Kolejne złote 20, dzięki wielkie. Przystałem do skarboneczki. I dobra, Nelly, tu dla ciebie jest pocztóweczka. Ja już ją widziałam, no już ją zobaczyłam wcześniej. A czy przeczytałaś całość z tyłu? Pozdrowienia ze Słowacji dla całej kliniki, dodajcie do znajomych. Spoczko. Dobra, dzięki wielkie za pocztóweczkę. Będzie na pewno do kolekcji, Nelly. To już która nasza czwarta pocztówka, nie? Tak. Dobra, to jedziemy dalej. Ładnie tam jest. Kolejny liścik. Ten się bardzo ładnie wyróżnia, bo ma w środku mnóstwo napis XD, 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 XD. To jest ja. O Boże, kartka jest zapisana XD. Okej. Znajdź trzy skróty. Jest dobrze. JD, XD. O Boże. Nie, takich brzydkich rzeczy nie będziemy szukać, nie. To jest dobrze. Ale no, tak mówi się, że to jest niby jest dobrze, ale wiadomo, wszyscy wiedzą, co to znaczy tak naprawdę. Ej, oszukałeś mnie, tu tego nie ma. Jest pewnie, tylko nie musisz szukać. Nie ma. Tu jest jedno. Dobra, co my tam dalej mamy? Jest chyba? Tak. Pozdrawiam mojego supporta Michała M. z Łodzi, jako były main ADC hejtował mojego Lucjana, w sensie ja ADC, tak? Tak. Jeśli dodajecie do Lula, to tu nick. Okej. Na dzianej kartce proszę autografy, jest pomiędzy tymi połówkami. Jeszcze kilka pytań. Ile Urgot masz punktów mastery na Urgocie? Ojej, z około 80 tysięcy, ale nie jestem pewien. Ile lat znasz Hodo? 6. A Nelly, nie obraź się, że nie ma pytań do ciebie. I tak cię uwielbiam. Pozdrawiam, XD, XD, XD. I to jest XD tak we wszystkich możliwych kątach. Na drugiej stronie rysunki. Sorki, Captain Andrzej Xama, ale nie wiem, co mainujecie. A ja nie jestem rysownikiem, co chyba widać na obrazkach. Jest buzia Gina, jest wkurwiona Lux, taka... takie, coś ty kurwa powiedział? Jaki Hodo! Typowy Kazik. Ale czekaj, w środku jeszcze jakaś karteczka tak, była. Tak, jest karteczka na autograf. Dobra? Tak. Tak. I to wszystko chyba. Donate. Tak. Ładnie zapakowany. KD. O, i to pokaż mi się podoba. Lisa. No i dobrze. Ale super koperta. No. Dobra, dajesz. I to tyle, nie? Mhm. Dobra. I został ostatni liścik przed paczkami. Jest on od Roberta z... Ja nie powiedziałam o tym, że to jest od Jana z Łodzi. Od Jana z Łodzi, okej. Okay. A ta jest od Roberta z... Łabunie? Chyba tak. Łabunie. Łabunie? Dobra, no i mamy problemy z czytaniem niektórych miejscowości. No, piszą dziwnie. Nie chodzi o to, że piszą dziwnie, tylko nazwy miejscowości są takie egzotyczne, bym powiedział. A tam, sam jest egzotyczny. Po prostu czasem jedną literkę trudno odróżnić. Każdy inaczej pisze jakieś tam literki, no. Tak? Dobra. Cześć, mam na imię Robert, a to mój pierwszy list, jakikolwiek wysłałem. W środku znajdziecie fanart z Urgotem i Lux, karteczkę na autografy, a mój nick w Lolu to... Dobra, spoczko, dodamy cię. A teraz zagadka dla Nelly. Proszę Urgota o przeczytanie. Gdy wróbelek leci na gałązkę, to kuca. Czy siada? Przykuca, bo jakby siedział, to by mu nóżki zwisały. Chyba... Jak się przeczytałeś za odpowiedź zagadki... Ej, nie wiedziałem, że to jest. Jaki ty jesteś... No nie, proszę, report. Dobra, fanart.
Neli? O Boże, popsułeś wszystko. Co? Ej, ten luks. Wygląda jak Ezreal. Wygląda jak ten luks. Nie, to wygląda jak Ezreal troszkę. O, ten wygląda jak taki smutny, brzydki człowiek. No, który dostał w końcu trochę miłości. No to nieźle. Dzięki za rysunek. I teraz przechodzimy do rarotasów. Najpierw paczuchę. Teraz wielką, ja! Czy... Którą ja otwieram? Tą. Tą? Dobra. Paczka jest od... Od Piotra z Wysokie Mazowieckie. Dobra. Tak? No. O kurwiks. Co to jest za masko? To jest banan! To jest banan? To jest banan! Czemu on ma tutaj taki brzuch? On gra, czy co? On mówi banana! Żeby w paczce tak nie mówił. Ale fajny. O kurwiks. Patrzcie jego minę. Ale trzeba nacisnąć, żeby mówił? Tak. Czekaj. Albo nie patrząco. Czekaj. Biksy z tego można robić, czekaj. Myślałam, że to jest jakaś skrytka. Dobra. Cześć, mam nadzieję, że rozczytacie i spodoba się wam poczta. Paczka, przepraszam. Pozdrawiam chemikę. PS, dodacie na LOLu? Tak, dodamy. Doktorze Urgocie, mówiłeś... Że lubisz zombie. Ci polecę filmy i gry o tej tematyce. Filmy Words... World War Z. Nie oglądałem, ale... Zombieland? Zombieland oglądałem, bardzo mi się podobał i The Walking Dead też oglądam. Po kolei Dying Light grałem, Dead Island grałem i przeszedłem, Hidden Z1 grałem i mam, The Walking Dead pewnie od ta przygodówka mam i przeszedłem, Left 4 Dead 2 też grałem. Nie namawiam, żeby oglądać czy kupić i grać, tylko polecam. Dobra, ale większość już tak naprawdę ogarnąłem. Dobra, donaty. Jest jeden dla mnie, dla drugi dla ciebie. Z ptaszkiem dostałam. Republika Chorwacja. Tu jest ptaszek, a tu jest kuna. O kurde, ja dostałem też z ptaszkiem. Dobra, do skarboneczki. Dzięki wielkie. Jakaś książeczka. Angielski, na dobry początek. Dla Nelly! Przyda ci się. Doktor Hodor w odcinku pod tytułem Najlepsze trapy w League of Legends powiedział najgorszy angielski. Więc proszę. Przepraszam, musiałem. Dobra, co tutaj? Hello. Listen? Listen? Nie! Dobra, ja się pouczę tego angielskiego. Przyda ci się. O, dostaliśmy znowu te tiktaki. One są dobre bardzo. Ciebie i dla mnie. Super. Chipsiki. Fromaż. O, papryka. Muszelka dla ciebie. O kurwiks, widzę tą luks. Ty twarz. Proszę bardzo, fanarcik dla ciebie i dla mnie. Jaki fajny urgot. O kurde. Wow, ma nawet na różce napis Nelly. A z tymi twarzami i luks tą po prostu... Nie no, ale urgocik elegancko wyszedł. Zobacz, jak ona ma rękę z tej strony. Ale... Nie, no ja bym tak nie narysowała. Ej, ale super, urgocik wyszedł. Ale ta buzia lux mówi wszystko. No, buzia lux to jest mój, taka... To jest od... Tak wygląda mój skill, jak ta jej twarz. Buzia lux to prosi, tak woła pomoc. Dobra. Możesz otwierać swoje paczki. Dobra, i tą paczkę... Dostarczono nam osobiście. W sumie prezent bardziej, dostarczono nam właśnie osobiście od naszej moderatorki Kasi, części znana jako All The Right Things. Na streamach się bardzo często pojawia, jest bardzo aktywna. I jest tu mnóstwo takich ładnie zapakowanych prezencików, aczkolwiek byśmy poproszeni, aby najpierw przeczytać list, który jest bardzo też elegancko zapakowany. Dlatego przeczytamy najpierw list, potem będziemy dopiero otwierać prezenty. Dlatego tak, odpakujemy elegancko. Jak fajnie zapakowane. Dobra. Droga kliniko,
Mam dla was parę prezentów, ale najpierw kilka słów wyjaśnienia, co ja tu w ogóle robię. Gram w LoLa od maja zeszłego roku i nadal nie wiem, jak mogłam wciągnąć się w to tak bardzo. W sumie nie wiem, to wasza wina. Fajnie jest wam moderować i nie mogę ogarnąć, jakim cudem jeszcze nie rzuciliście tego w diabły. Te niektóre komentarze. Trzy kropki. Boże, jak ty czytasz, to aż mi słabo. Oj, cicho. Co do prezentów, ten powierzchniowo największy, niech Urgot powiesi go sobie nad łóżkiem. Ten plik karteczek proszę odesłać reszcie doktorów albo sprowadzić ich do Poznania. Pozdrawiam, all the right things. Okej. Okay. Dzięki. Dobra, to zaczniemy od tego największego powierzchniowego. Jak tam w lasie? Zobaczmy, cóż to jest. O kurde! Nie wierzę. 50 twarzy doktor Hodo. O my gy, jakie to jest piękne! Ja sobie nad łóżeczkiem powieszę. Jest piękne. Dobra, kolejny prezencik. Czy widać moje skarpety? Nie. Aczkolwiek kolejny prezencik. Ale jestem zafascynowany tym Hodo. Ja chcę też! No dobra. Święta, święta! Nie! Grześki! Będzie na stream! O my gy! I to mega jeszcze! Ale będzie na streamowanie, one są moje Nelly. Hehe, yeah, boy! O tak, to lubię. Kasia nas dobrze zna. No, wie co lubimy. Dobra, to maleństwo teraz. To jest plik karteczek dla doktorów, o którym była wspominka w liście. O my gy! Co? Co recepty! Mamy recepty na maść na ból dupy! Klinika, gabinet doktora Hodo, Summoner's Rift. Lek na ból dupy, dawkowanie codziennie rano lub przed grami rankingowymi. 10 minut odcinka kliniki. Ale super. Dla Hodo. Weź tam dalej. Hodo, Hodo, Urgota, Urgot, Nelly, Ogórek. Ksame. Kapten, tu jest, Ksame. Jest Andrzej Sum? Andrzej nie jest doktorem. A, no w sumie fakt. Andrzej jest naszym pacjentem. Nie, wciąż nie możemy go wyleczyć, dlatego go trzymamy w izolacji u nas. Ej, kurczę, super! Na tym, na PGA to będziemy ludziom dawać. Ej, to jest świetny pomysł! Ej, super. Naprawdę, Kaśka, ty to jesteś. Naprawdę, taka pomysłowa. Dobra, teraz coś takiego. Co my tu mamy? Ja. Dobra. Lulu! Gryzaczki dla Lulu! Lulu! I karemka, saszetka. Lulu, zobacz, masz dentastika. Ej, to w sumie dla niej teraz będzie, bo już jej wypadają. Mini. Od 5 do 10 mieści się. Przyda. W sumie lepszy taki gryzak niż tamten, co mieliśmy. Tak, kupiliśmy taki gryzak Lulu zoologicznym wczoraj. Takie coś, takie nie wołowe. Z krowy, taka skóra, taka jakby stegowana, zasuszona i ona tak ją wąchałam przez to opakowanie, ale intensywny zapach. Jak ja to otworzyłam i jej dałam, to całe mieszkanie waliło, tak straką wszystko śmierdziało. Całe mieszkanie waliło. Zresztą Kasia, która nas była, to poczuła to. Śmierdziało, no po prostu ja go dzisiaj wyrzuciłam, nie? No. Nigdy dobra. Więcej. Ale przydano się dentystycy, bo jej zaczynają już wypadać ząbki. Dobra, przedostatnia paczuszka. To jest ciężkawe. Chyba są czekolady. Luna. Tak, są milki. Triple caramel flavor. Dla mnie to jest smak, a dla ciebie jest lecz. Dobra. Niam, 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 niam. Potrójny karmel i zwykła mleczna oraz takie maleństwo. Lusiu. Ja tu wolno. Lusiu. Lulaku, ale coś, to jest trochę śmieci, ale to nie tam, jak tam to chodź. Masz. Up. I ostatnie maleństwo, co to może być? Nie. O my gie. Kasia, nie mów. Tak. Lol. Lol. Teraz mogę zatwierdzać. Lol. Jakie fajne. Ej, zajebiste. Pokażesz to na tym. No. Kasia jest, no po prostu przesłać całą perfekcyjnie siebie. Trafiony fan mail. Wszystkie przesyłki super. No. Nelly, bo zużyjesz całość. Dobra, już nie. Dobra. Ło, super. Bardzo mi się podobał dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak tobie.
Sprawdzimy te pay safe cardy, ale to jest 200% fejka. To jest 200% fejka jak nic. A sprawdź. Ale potem sprawdzę. Teraz. Teraz? Dobra. Dobra, dobra. How are you? I'm very well. Nice to see you. Hello, I'm John. And this is my family. This is my mommy, Teresa. And this is my daddy, Joseph. Hello, I'm Mary. This is my grandpa, Irena. This is my grandpa, Stanisław. This is my sister, Mary. This is my brother, John. This is me and my family. Brush your teeth after every meal. Yeah, that's a deal. Ale nie wiem, co sprawdzałem, są fake. Zużyte. Dobra. Szkoda. Dobra, to w takim razie kończymy na dzisiaj. Pada deszcz, zaraz zaczynam stream. Także możecie sobie mniej więcej uświadomić, kiedy to... Hejde, am. No, dobra. Ja chcę am. Dobra, w takim razie dzięki wielkie za oglądanie, za wysyłanie, za... Ogólnie aktywność dzięki. Wobec nas i jak to oglądacie, już nam stuknęło 100 tysięcy widzów i to już jest w sumie po streamie 24-godzinnym, ale... 100k! Jeszcze raz dzięki wielkie za 100k subskrypcji. Jak będzie guziczek, to zrobimy opening na live'ie. To jeszcze raz dzięki wielkie i trzymajcie się. Pa, pa! Cześć!